W dzisiejszym filmie zobaczysz przyspieszony proces tego rysunku, ale zajmiemy się też odpowiedzią na pytanie, które prędzej czy później zaczyna nurtować każdego amatora rysowania i malowania. Mianowicie, czy warto iść do szkoły artystycznej? Zanim poznasz moje zdanie na ten temat, to chciałbym Cię serdecznie zaprosić do wejścia na moją stronę www.cardisart.pl, na której dzielę się wiedzą zdobywaną od ponad 20 lat. Jeśli szczególnie interesuje Cię zagadnienie tworzenia dobrych portretów, to zerknij na mój nowy kurs online pod tytułem Sekrety Portretu. Zawiera on znacznie więcej informacji niż pokazałem w tym filmie, a przede wszystkim sprawi, że sztuka portretu stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsza i bardziej zrozumiała. Składa się z kilkudziesięciu stron bogato ilustrowanego e-booka, a także prawie 10 godzin lekcji wideo, na które składają się zarówno wykłady teoretyczne, a także ćwiczenia i demonstracje rysunków. To wszystko oczywiście znajdziesz na stronie cardisart.pl. Tymczasem wracamy do pytania. Czy warto iść do szkoły artystycznej? Jest to dosyć ważna kwestia, ponieważ wielu, szczególnie młodych ludzi, opiera przyszłe życiowe wybory na podstawie opinii internetowych idoli, którzy jedyne co potrafią, to pokazać na filmiku, jak pocieniować przekalkowany portrecik ze zdjęcia. Muszę przyznać, że słuchanie niektórych youtuberów w tym temacie momentami było śmieszne, a w niektórych wręcz podnosiło mi ciśnienie ze względu na bzdury wygadywane na tych tak zwanych lekcjach. Dlatego chciałbym Wam przedstawić w miarę obiektywny obraz polskich szkół artystycznych z perspektywy człowieka, który ukończył praktycznie każdy ich rodzaj i poznał zarówno ich wady, jak i zalety. Ale od środka, nie na podstawie jakiegoś widzimisię. Drodzy Państwo, jestem artystą i mam na to papiery. Postaram się przejść przez każdy etap edukacji na podstawie własnych doświadczeń, dlatego dzisiejszy odcinek to będzie taka trochę moja autobiografia, w której opowiem o moich doświadczeniach związanych z edukacją artystyczną. Spróbuję także Wam pokazać możliwe drogi rozwoju, jakimi możecie pójść po studiach, a także podsumujemy sobie wszystkie za i przeciw szkołom artystycznym. Zacznijmy więc od początku. Jeśli chodzi o rysunek, to moje pierwsze predyspozycje w tym kierunku zacząłem wykazywać już w przedszkolu. Kiedy pani wychowawczyni mówiła, żeby narysować ptaki na niebie, to wszystkie dzieci zaczęły rysować takie dwa połączone łuki, takie trochę logo McDonalda. Ja w tym czasie próbowałem narysować ptaka takiego, jaki jest w rzeczywistości, takiego z oczami, głową, dziobem, skrzydłami. No i nauczycielka to zauważyła. No i to był mój pierwszy artystyczny sukces w życiu. No i w sumie od tego się zaczęło. Kółka plastyczne, zajęcia w domach kultury i tak dalej. Myślę, że znacie to. Już wtedy 7-letni Pawełek wiedział, kim chce zostać w życiu. Poważnie. W szkole podstawowej wiedziałem, że chcę iść do liceum plastycznego. No i tutaj już spotkałem się z pierwszym poważnym wyrzeczeniem, jakie musiałem podjąć, idąc do tej szkoły. Mianowicie, świadomie przedłużyłem swoją edukację licealną o rok, ponieważ w stosunku do ogólniaka, liceum plastyczne trwa właśnie o rok dłużej. Wszyscy moi znajomi w innych szkołach po czwartej klasie robili maturę i zaczynali studia, a ja w tym czasie szedłem do klasy piątej, w której czekała mnie nie tylko matura, ale jeszcze obrona pracy dyplomowej z zakresu malarstwa, a także praca dyplomowa z przedmiotu praktycznego. Wybrałem w tym czasie kierunek snycerstwo. Dla niezorientowanych jest to rzeźba w drewnie. Dodatkowo jeszcze była obrona dyplomu z historii sztuki. Jak już to zaliczyłem, to wtedy dopiero mogłem przystąpić do normalnej matury. Tak, moi drodzy, liceum plastyczne obejmuje zakres materiału zwykłego ogólniaka plus wszystkie przedmioty artystyczne. No dobra, ale trochę poleciałem do przodu, bo moja edukacja w plastyku zaczęła się dobre 5 lat wcześniej. Najważniejsze, co mogę o niej powiedzieć, że był to najbardziej kluczowy okres mojego artystycznego rozwoju i największy skok w umiejętnościach w rysunku i malarstwie. Ale nie ze względu na wspaniały system nauczania w tej szkole, ale na podejście jednej kobiety. W każdej szkole jest taki nauczyciel lub nauczycielka, który ma opinię największej kosy w całej budzie. W sumie to nie była taka zła. Na początek wszyscy się jej trochę bali, ale pod koniec czwartej klasy to nawet zaczęła się czasami do nas uśmiechać. Większość ludzi zaczynając edukację w plastyku myślało początkowo, że to będzie taka szkoła, w której jest lekko, łatwo i przyjemnie, że będziemy sobie rysować i malować, a nauczyciele będą nas wspierać w naszym artystycznym rozwoju, klepiąc nas po plecach. O tym, jak bardzo się myliliśmy, przekonaliśmy się na pierwszej korekcie prac domowych.
kiedy 3/4 grupy podostawały pały, mimo iż każdy miał zrobione te kilka szkiców zadanych do domu. Ale nasza profesor była naprawdę cholernie wymagająca i nie brała jeńców. Prace robione na odwal się w ogóle nie przechodziły. Naprawdę musieliśmy się starać, żeby dobić do wymagań, ale w sumie i tak po pierwszym roku klasa się dosyć przerzedziła. Z czasem zacząłem się odzwyczajać od takich bzdur jak, nie wiem, życie towarzyskie, koledzy, jakieś wyjścia na imprezy, bo oprócz normalnej nauki trzeba było robić pracę na malarstwo, różne projekty i kupę innych dodatkowych prac z przedmiotów praktycznych. A raz na semestr czekał nas przegląd, gdzie prezentowaliśmy swoje dokonania z ostatniego półrocza. Standardowo rysowaliśmy w formacie zbliżonym do A3, a powierzchnia rozłożonych prac nierzadko zajmowała całą klasę. A to i tak były tylko prace wybrane z przeglądu do zadań domowych. Dodatkowo na przeglądzie jeszcze prezentowaliśmy rysunki i obrazy z zajęć, także możecie sobie wyobrazić, jaką ilość prac tworzyliśmy w plastyku. Takie przeglądy potrafiły być naprawdę stresujące i nieraz znajomi z naszej grupy rozklejali się przed lub po przeglądzie. Ale z drugiej strony naprawdę przygotowały nas do stresu związanego z maturami czy obroną pracy dyplomowej. I to w liceum i zarówno na studiach. Także teraz po czasie wiem, że był to naprawdę kluczowy okres w mojej nauce rysunku. Mimo tego, że naprawdę momentami miałem dosyć i na widok ołówków czy pędzli miałem odruch wymiotny. No to teraz po kilkanaście lat po ukończeniu tej szkoły bardzo sobie cenię doświadczenie wbicia w niej. To tam też nauczyłem się sprzedawać swoje prace, bo szkoła organizowała kiermasze rysunków i obrazów uczniów i też mogliśmy się wystawać na nich z dodatkowymi pracami, za które można było zarobić trochę grosza. Jeśli chodzi o moją edukację, to liceum plastyczne bardzo stawiało na umiejętność klasycznego rysunku i rozwijanie warsztatu. Oczywiście ceniło się też wszelkie przejawy kreatywności, ale osoby, które próbowały dorabiać jakąś ideologię do, nie wiem, zwykłego bohomazu, raczej nie miały tam łatwego życia. Nauczyciele wyznawali raczej zasadę, że najpierw trzeba się nauczyć zasad, żeby potem je łamać. Stało to w opozycji do moich późniejszych studiów, gdzie na każdym kroku spotykało się takich artystów przez wielkie A. No i właśnie, po zdaniu wszystkich dyplomów i matury przyszedł czas na studia. Na szczęście byłem przekonany, że dalej będę kontynuował edukację artystyczną i przystąpiłem do egzaminów na Wydział Grafiki. Po ich zdaniu rozpocząłem semestr i pierwsze moje skojarzenie było takie, że sam system nauki wyglądał dosyć podobnie do liceum plastycznego. Różnica polegała na naszej pracy. Pracownie są otwarte przez praktycznie cały dzień, a w planie mieliśmy dodatkowe wykłady i określone terminy, w których profesorzy mieli konsultacje w pracowniach. W przypadku rysunku i malarstwa z reguły pracowaliśmy nad martwymi naturami oraz rysunkami postaci. Wyglądało to tak, że był ogłaszany plan na tydzień i godziny, w których w pracowni będzie model. Dodatkowo mieliśmy też przeglądy, gdzie pokazywaliśmy prace z całego semestru. Różnica była taka, że na studiach nie wymagano od nas prac domowych. Omawialiśmy tylko rysunki i obrazy wykonywane w pracowni. Po dosyć ciężkiej szkole w liceum takie przeglądy nie robiły już na mnie jakiegoś większego wrażenia. Ogólnie w pracowniach panowała raczej atmosfera luzu, a malowanie ze znajomymi przy piwku i luźnej gadce szmatce nie stanowiło jakiegoś ewenementu. Ciekawe w studiach artystycznych jest to, że na pierwszym roku spotykają się ludzie, którzy ukończyli plastykę i mieli 5 lat edukacji artystycznej za sobą, z ludźmi, którzy są po ogólniakach i profesorowie oceniają ich równorzędnie. Oczywiście widać, kto skończył szkołę plastyczną w poziomie prac, ale to nie wpływa na ocenę z przedmiotu. Czy to dobrze? Nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć. Wiem, że nam, weteranom plastyka, było znacznie łatwiej. Ponieważ my już dawno mieliśmy te podstawy do ogarnięcia dawno już za sobą. Inną sprawą były wykłady na przykład z historii sztuki, na których trochę się nudziłem, bo w sumie przerabialiśmy wszystko po raz kolejny. Na studiach poznałem podstawy Photoshopa oraz grafiki cyfrowej i naprawdę chciałem wejść w ten temat głębiej. Sam system i idea studiów stawia raczej na samodzielne zgłębianie jakiegoś zagadnienia, a ja w tym czasie chciałem zdobyć naprawdę solidną wiedzę z obsługi programów graficznych. Zajęcia z konkretnych programów obejmowały może ze 2 godziny w tygodniu, a dla mnie to było zdecydowanie za mało. Byłem już zresztą na trzecim roku i czekał mnie egzamin licencjacki, więc podjąłem decyzję, że nie będę dalej kontynuował nauki na poziomie wyższej. Ale pójdę do szkoły policealnej. Taki wykonałem manewr. I zrobiłem to z konkretnego powodu, ponieważ w ofercie szkoły, do której chciałem iść, była podana ilość godzin i zakres pracy, jakie poświęcimy na naukę programów graficznych, i była ona naprawdę obiecująca.
Dzięki temu zostałem po zdobyciu tytułu artysty plastyka technikiem organizacji reklamy ze specjalnością grafika komputerowa. Zabawna była pierwsza lekcja rysunku, na której uczyli nas rysować kółka i kreski. Trochę jakby dać zawodowemu kolorzowi rowerek na czterech kółkach. Ale wiedziałem, że dla mnie rodzynka nie zmienią trybu nauki, więc nie zadzierałem nosa, jaki to ze mnie profesjonalista i jak bardzo tego nie potrzebuję, tylko spokojnie brałem udział w zajęciach. Skupiłem się tak naprawdę na zgłębianiu tajników Photoshopa i programów do modelowania 3D. No i miałem w sumie to szczęście, że jeden z nauczycieli zaprosił mnie na specjalny kurs właśnie modelowania trójwymiarowego, który odbywał się akurat na SP. I był on prowadzony przez modelarzy jednej z całkiem grubych firm produkujących gry. Musiałem też odbyć miesięczną praktykę i co ciekawe, ta szkoła również zaproponowała mi odbycie w jednym z zaprzyjaźnionych studiów zajmujących się również produkcją gier. Nie był to może jakiś gigant, ale co ciekawe, praktyki były płatne i otrzymałem pełną miesięczną wypłatę, co w sumie mnie lekko zszokowało, bo nie słyszałem, żeby takie zwyczaje panowały w wielu polskich firmach. A zaraz potem dostałem od nich propozycję pracy na pełen etat, co w ogóle sprawiło, że zbierałem szczękę z podłogi. W sumie to ta szkoła zagwarantowała mi nie tylko naukę programów graficznych, praktyki, ale finalnie również możliwość pracy, z której skorzystałem. I ta nasza współpraca trwała naprawdę dobre kilka lat. Tak więc w moim przypadku edukacja w każdej ze szkół dała mi coś ważnego i pozwoliła rozwijać się w jakimś konkretnym kierunku. Ale zdaję sobie sprawę, że w pewnych aspektach mogłem mieć po prostu szczęście i w wielu przypadkach edukacja może pójść w zupełnie innych kierunkach. Niekoniecznie zgodnych z oczekiwaniami osoby, która je podjęła. Dlatego też nie zachęcam bezwarunkowo do rozpoczynania edukacji artystycznej, bo ona ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Zacznijmy więc od rzeczy negatywnych. O takich minusach, których raczej nie przeczytacie w folderach reklamujących daną uczelnię. Pierwsza i najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, jest to, że w przypadku sztuk wizualnych żaden papier ani świadectwo czy dyplom z nawet najlepszymi ocenami pod słońcem nie zapewni wam pracy ani zlecenia. Wiem, przed chwilą mówiłem, że dzięki uczęszczaniu do konkretnej szkoły dostałem robotę, ale prawdę mówiąc do dzisiaj trochę nie mogę w to uwierzyć i wiem, że jest to po prostu wyjątek potwierdzający regułę. W sumie to żałuję, że nie zapytałem ówczesnego szefostwa, co tak naprawdę ich skłoniło do przyjęcia mnie. Choć wydaje mi się, że po prostu podczas praktyk przekonali się o moich umiejętnościach i spodobał im się mój system pracy, no i uznali, że mogę im się przydać. Choć z drugiej strony może po prostu wstrzeliłem się w okres, w którym mieli zapotrzebowanie na kogoś, kto umie rysować. W każdym razie wracając do sedna sprawy. Studnie artystyczne to nie studia inżynierskie czy techniczne, gdzie dyplom odgrywa kluczową rolę przy przyjęciu do pracy. W branżach związanych ze sztukami wizualnymi prawdziwą wartością jest portfolio waszych prac pokazujące, co tak naprawdę umiecie. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek w mojej dotychczasowej karierze spytał mnie o to, czy mam wykształcenie artystyczne. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, to studia same w sobie znacznie straciły na wartości. No ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Następną rzeczą przemawiającą na niekorzyść tradycyjnych uczelni artystycznych jest to, że można je zastąpić. Tak naprawdę wcale nie musicie iść na studia, żeby nauczyć się rysować czy malować. Cały czas widzę samouków, których poziom prac bije na głowę wielkich artystów po ESP i innych uczelniach. Doskonale widać to na przykład w branży gier, gdzie ludzie z dobrą umiejętnością rysunku i projektowania mają zapewniony nieprzerwany strumień zleceń. Bardzo wielu z nich nie ukończyło żadnej szkoły artystycznej. A poziom prac robi naprawdę wrażenie. Wiedzę i umiejętności czerpali z reguły z YouTube'a i innych internetowych kursów, a potem bardzo wiele wynosili z możliwości współpracy z bardziej doświadczonymi kolegami z pracy. Innym negatywnym czynnikiem szkół jest ich cena. Zarówno licea, jak i studia w trybie dziennym są darmowe. Ale jak to w życiu bywa, wszystko inne już takie nie jest, a przybory potrafią być drogie i w przypadku dużego natężenia pracy kończą się w naprawdę zastraszającym tempie. Nie mówiąc już o studiach zaocznych czy prywatnych uczelniach, bo tutaj doliczyć trzeba jeszcze czesne za naukę. Jest również jeszcze jeden minus, który może się okazać dosyć istotny. Sztuka to nie nauka ścisła i nie mamy w niej nieprzekraczalnych reguł. Wyznajemy raczej zasadę, że nie ładne co ładne, ale co się komu podoba. Dlatego w szkole możecie spotkać się z bardzo dużą ilością krytyki, która nie wynika z tego, że robicie coś źle, ale z tego, że komuś się coś po prostu nie podoba. Jeśli są to wasi koledzy czy koleżanki, to pół biedy. Ale jeśli jest to wasz profesor, to już sprawa nie wygląda tak różowo. Wasza ocena tak naprawdę będzie zależała w dużym stopniu od gustu nauczyciela, szczególnie na dalszym etapie edukacji.
Sam nie doświadczyłem takiej sytuacji, ale niejednokrotnie byłem świadkiem i w kilku przypadkach kończyło się to zmianą pracowni przez studentów. Nie jest to może jakiś czynnik, który zaważy na waszej obecności na uczelni, ale trochę krwi może napsuć. No dobra, czy to już wszystkie minusy? Nie. Został jeszcze jeden. Mianowicie są to pozerzy. Są to tacy ludzie, którzy lubią skupiać na sobie uwagę innych. W sumie to artysta powinien do tego dążyć, ale raczej poprzez swoje prace i ich wysokość wartość twórczą. Pozerami nazywam takie postacie, które na artystów kreują się zachowaniem, szokowaniem czy wyglądem, a niekoniecznie poziomem swoich prac. Uważają się już za spełnionych twórców, a nie studentów, czyli tak naprawdę uczniów. Uwierzcie mi, na uczelniach artystycznych jest ich nadreprezentacja. Z reguły wiedzą lepiej, pierwsi się garną do uwag na temat waszych prac i średnio znoszą odmienne zdanie niż swoje. Pamiętacie, jak opowiadałem, że w liceum stawiało się na znajomość zasad, by potem można było je łamać? Na studiach jest wolna amerykanka. Można robić prawie wszystko, o ile będziesz mógł bądź mogła jakoś to wyjaśnić. Choć muszę zastrzec, że również to zależy od profesora prowadzącego rysunek czy malarstwo. Tak więc tutaj mogą się trafić również różne sytuacje. To chyba tyle, jeśli chodzi o minusy szkół artystycznych. No oczywiście mają też one swoje plusy. I to bardzo znaczące, które mogą bardzo wpłynąć na rozwój waszych umiejętności. Jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących jest to, że szkoła zmusza do produkowania naprawdę dużej ilości prac. Podejrzewam, że statystyczny uczeń liceum plastycznego czy student uczelni artystycznej zrobi przez okres swojej nauki znacznie więcej prac niż samouk hobbysta przez całe swoje życie. Czy może mieć to wpływ na poziom? No oczywiście. Im więcej robicie prac, tym więcej napotykacie problemów podczas ich robienia. A co ważne, rozwiązujecie te problemy. Dodatkowo pomagają wam przy tym znacznie bardziej doświadczeni od was nauczyciele. Dzięki temu wasza sprawa rośnie w znacznie szybszym tempie. Oczywiście samemu też można osiągnąć wysoki poziom. Ale jeśli traktujemy coś hobbystycznie, to wiadomo, że robimy to wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Czyli ilość tych zrobionych prac jest znacznie mniejsza. Tak samo ilość napotkanych problemów, a co za tym idzie problemów rozwiązanych. Oczywiście nie każdy musi zajmować się rysunkiem zawodowo. To, że ktoś lubi sobie pobiegać, to nie znaczy, że od razu musi trenować do ultramaratonu. Ale jeśli chcecie w jakiś sposób związać swoją przyszłość ze sztukami wizualnymi, to naprawdę warto iść do szkoły, chociażby z tego powodu, że naprawdę będziecie mogli sporo ćwiczyć. Kolejny plus. Szkoły artystyczne zapewniają również możliwość rysowania i malowania z natury. Jest to naprawdę absolutnie kluczowa umiejętność, którą trzeba szkolić. Dzisiaj wraz z pojawieniem się smartfonów z całkiem dobrej klasy aparatami, rysunek z natury staje się naprawdę rzadkością, szczególnie wśród amatorów. Jest to niestety niezbyt dobre zjawisko. Już wam mówię dlaczego. Wiąże się to z definicją samego realistycznego rysunku i malarstwa. Rysując, przenosimy widziany przez nas obiekt na kartkę papieru. Robiąc to z natury, przenosimy trójwymiarowy obraz na płaską dwuwymiarową powierzchnię. Musimy go w sumie stworzyć na nowo. Jeśli rysujemy ze zdjęcia, już widzimy, jak dany kształt wygląda na płaskiej powierzchni. Wystarczy tylko, że go odwzorujemy. To bardzo istotna różnica, której bardzo wielu uczniów nie rozumie, dopóki nie spróbuje rysować z natury. Jeśli ktoś nabył wprawy w rysunku z natury, to rysunek z fotografii nie stanowi dla niego większego problemu. W drugą stronę to już tak nie działa, jest wręcz odwrotnie. Ostatnio słuchałem jednego z polskich YouTube'owych autorytetów rysunkowych i mówił, że po co rysować jakieś martwe naturki w szkołach przez nie wiadomo ile czasu, kiedy można na szybko użyć siatki i tadaaan, patrzcie jaki piękny portrecik. Normalnie za łeb się złapałem, jak to usłyszałem. Puściłem to jeszcze raz i on rzeczywiście to powiedział. No masakra. Dobra, idziemy dalej. Kolejny plus. W szkole i na studiach poznacie takie zagadnienia, o których jako amatorzy nawet nie mielibyście pojęcia. Po prostu nawet nie wiedzielibyście, że coś takiego jest. Na przykład miałem wykłady z przedmiotu raczej odpychającej nazwie. Mianowicie była to psychofizjologia widzenia. Jest to przedmiot o tym, jak naprawdę postrzegamy obrazy i jak nasz mózg je interpretuje. Początkowo myślałem, że będą to jakieś hipernudne wykłady, ale okazało się, że był to naprawdę mega ciekawy przedmiot, z którego teoretyczna wiedza w praktycznym użyciu naprawdę wpływała na jakość prac. Jak zrobić dobrą kompozycję, która przyciąga wzrok? Albo wręcz odwrotnie, co zrobić, żeby umieścić coś na obrazie, żeby było to niewidoczne? Takie właśnie ćwiczenia mieliśmy na tym przedmiocie.
Wpłynęło to przede wszystkim na świadomość tego, co robię. Do tej pory po prostu rysowałem czy malowałem jak najfajniejszy obraz. Ale nie wiedziałem tak naprawdę, dlaczego jest fajny czy nie. Dopiero po studiach zdobyłem wiedzę, co zrobić, żeby obraz przyciągał wzrok. Nie tylko dlatego, że ma super odwzorowane szczegóły. Zacząłem po prostu tworzyć świadomie. Z YouTube'a takich rzeczy przynajmniej na razie się nie dowiecie, przynajmniej z polskojęzycznego. I chyba jeden z najważniejszych plusów jakiejkolwiek szkoły artystycznej. Otóż wręcz wymusza ona współpracę między uczniami i studentami. Wspólne ćwiczenia i prace tworzą zespoły, które jeśli złapią między sobą przysłowiową chemię, to potrafią robić niesamowite rzeczy, z bardzo fajnymi widokami na przyszłość. Dam wam znowu przykład z życia, kiedy kończyliśmy trzeci rok studiów. Ja chciałem wyjechać do innego miasta, a mała grupka moich znajomych z roku postanowiła założyć firmę. Dogadywali się na tyle dobrze, że postanowili spróbować swoich sił razem w biznesie i stworzyli studio projektowe. Było to ponad 10 lat temu. Ostatnio jak sprawdzałem, to studio Bozon, bo tak się nazywa, działa do dzisiaj. Nie wiem czy w takim samym składzie, ale trzeba przyznać, że znajomość z uczelni przerodziła się w całkiem sprawnie działający biznes. Tak więc czy warto iść do szkoły artystycznej? Z mojego punktu widzenia tak. Choć jak zwykle musi być jakieś ale. Naprawdę polecam każde uczelnie artystyczne, ale tylko tym osobom, które naprawdę wiedzą, że chcą to robić w życiu. Studia artystyczne mogą być naprawdę kopalnią wiedzy i doświadczenia. Tylko że naprawdę trzeba się wykazać również własną inicjatywą w zgłębianiu tej wiedzy. Szkoły mogą pomóc wam zdobyć doświadczenie, pomóc dokonać wyboru, czy chcecie być artystą, projektantem, animatorem, czy może architektem. Ale z drugiej strony możecie się przez nie prześliznąć i uważać, że w sumie to nic wam w życiu nie dały. Dzisiaj bardzo wielu ludzi myśli, że studia mają nas czegoś nauczyć, tak jak szkoła podstawowa czy liceum. Ale to nie jest do końca tak i bardzo dobrze widać to szczególnie w przypadku uczelni artystycznych. Studiować znaczy poznawać, badać, zgłębiać coś bliżej i zapoznawać się z danym zagadnieniem. Tu nie ma miejsca na wkuwanie i zaliczanie, choć niestety w przypadku innych kierunkach tak właśnie jest, ale nie na uczelniach artystycznych. Dlatego nauka na takiej uczelni potrafi być naprawdę bardzo przydatna i cenna. I to chyba na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że mój opis uczelni artystycznych choć trochę naświetlił ci ich obraz i jeśli rozważasz naukę w takiej placówce, to chociaż trochę pomogę wam w podjęciu decyzji. A może masz zupełnie inne doświadczenia? Jeśli tak, to podziel się z nimi w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału na YouTubie i klikania łapek w górę. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.